Witam. Po upływie około 2 minut pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Jest w porządku. I teraz, tak jak Wam mówiłem, nadmuch na 100%. Wszystko ok. Jedyne, co zrobiłem, to dwa razy dałem mu podajnik do przodu na około kilka sekund, tak po prostu profilaktycznie. I teraz, wychodząc z pracy ręcznej, oczywiście wszystko się zatrzymuje, dlatego dajemy menu start, zapyta, czy rozpocząć pracę, dajemy ok, wychodzimy, no i czekamy. Temperatura spalin, jak widzicie, jest w porządku, temperatura kotła bieżąca też jest ok, dlatego długo to nie potrwa i kociołek przejdzie w tryb pracy. Z automatu włączyło się dogrzewanie bojlera, no bo wiadomo, mam ustawiony priorytet bojlera, więc dlatego to jest pierwsza rzecz, którą kociołek dogrzeje. I jak widzicie, już jest praca. Ja zmniejszyłem go teraz na 40%, bo takie temperatury, jak mamy na zewnątrz, więc co tu dużo mówić, nie ma co szaleć, nie? I w ten oto sposób, w przeciągu dosłownie 5 minut, rozpaliłem kociołek. Jak najbardziej. A jeszcze muszę dać to, ponieważ zasypałem go węgielkiem. Co Wam mogę powiedzieć? Jeżeli macie do wyboru węgielek, to proszę Was, kupujcie od tej firmy, bo jest po prostu węgiel idealny. Ja palę już nim 3 lata i nigdy, ale to nigdy nie miałem czegoś takiego, jak po prostu, że ślimak musiał wracać, coś się zablokowało czy coś. W tej chwili mam zasypane 6 woreczków, zasobnik był prawie pusty, tak wygląda 6 worków groszku, więc jest ok. Gdyby coś, piszcie, komentujcie. Pozdrawiam, hej.